Jadwiga Szczawińska-Dawidowa, przedstawicielka warszawskiej inteligencji postępowej, z którą współpracował Wacław Naukowski, urodziła się w 1864 roku w Warszawie. Pochodziła ze zubożałej rodziny ziemiańskiej i cierpiąc wielką biedę w pierwszych latach swojego życia, ukończyła jednak drugie gimnazjum żeńskie w Warszawie, rządowe gimnazjum. Ukończyła je ze złotym medalem, czyli z wyróżnieniem. Kształcąc się dalej na nauczycielkę, została nią faktycznie, zyskała posadę w tymże właśnie drugim rządowym gimnazjum, z którego niestety usunięto ją, podobnie jak z kolejnej posady w pensji Jadwigi Sikorskiej. Z obydwu tych posad zwolniono ją za jej przekonania postępowe, socjalistyczne i postawę patriotyczną. Zostaje więc nauczycielką w prywatnych domach, organizuje też konspiracyjne nauczanie, kółka samokształceniowe, dyskusyjne. Sama też bierze udział w wykładach. Będąc słuchaczką m.in. Józefa Siemaszki, Stanisława Norblina czy Piotra Chmielowskiego podczas zajęć kółek samokształceniowych, widzi potrzebę usystematyzowania ich pracy. Stąd już w 1885 roku założona przez nią pierwsza tajna w Polsce uczelnia wyższa dla kobiet, tajny Uniwersytet Latający. Na potrzeby Uniwersytetu Latającego utworzyła czytelnię naukową w Warszawie, którą prowadziła osobiście, która działała w godzinach dogodnych dla naukowców i wszystkich, którzy chcieli z niej korzystać, więc była czynna nawet do 22 wieczorem. Czytelnia stała się podstawą publicznej biblioteki w Warszawie, istniejącej do dziś, Biblioteki Przykoszykowej. Natomiast tajny Uniwersytet Latający w 1906 roku został przekształcony w Towarzystwo Kursów Naukowych, działające całkowicie legalnie. Jadwigę pasjonowała organizacja szkolnictwa, oświata dla ludu. Pisała artykuły i broszury, publikowała m.in. w Przeglądzie Pedagogicznym, gdzie poznała swojego przyszłego męża, psychologa Jana Władysława Dawida. Po ślubie w 1893 roku razem z mężem od 1900 roku wydają Głos, czyli postępowe pismo inteligencji warszawskiej o lewicowym nastawieniu, w którym publikuje m.in. Wacław Naukowski i młoda Zofia Naukowska, która tak wspomina współpracę z Jadwigą Dawidową. Po objęciu Głosu pani Dawidowa zaproponowała mi, czy nie zechce podjąć się prowadzenia u nich administracji. Miałam dużą ochotę, bo mogłabym w tak młodym wieku zarabiać własne pieniądze. Ale ojciec nie zgodził się na to, gdyż musiałabym przerwać naukę i uznałam, że ma słuszność. Za to mając ostatnio więcej czasu, częściej też bywałam u Dawidów, by im w administracji pomagać i zrewanżować się w ten sposób za wykłady, na które chodziłam bezpłatnie. Bogactwo zainteresowań i działań podejmowanych przez Jadwigę Dawidową wraz z mężem, Wacławem Naukowskim, Ludwikiem Krzywickim, Stefanią Sępołowską czy Januszem Korczakiem, to treść jej życia. No ale takie działania jak budowa podziemia edukacyjnego, propagowanie edukacji kobiet, tej wyższej edukacji, czy też administracja pism wydawanych wraz z mężem narażały ją na represje ze strony carskiej policji i wiele innych trudności, między innymi materialnych. Zofia Naukowska w swoim artykule poświęconym Dawidom, zatytułowanym W domu Dawidów, tak wspomina jej działalność i te problemy. W zgiełku wytężonej działalności, w surowym przymusie pracy, w koniecznościach codziennej walki o istnienie, ona była tą, która wzięła na siebie sprawę ze światem. W ostatnich latach życia, nie wytrzymując piętrzących się trudności, popadła w ciężką depresję i wyczerpanie fizyczne.
w lutym 1910 roku popełniła samobójstwo. Wacław Naukowski napisał pożegnanie Dawidowej w 10 numerze Społeczeństwa z 1910 roku pod tytułem Społeczeństwo Chrystusowe, a Zofia Naukowska w swoim dzienniku zanotowała wiadomość o śmierci Dawidowej tak. Dowiedziałam się o śmierci Dawidowej. Umiera się tak w byle jakim miejscu życia. Jest to słynne zdanie, które umieściła później na pierwszej stronie swojej powieści Granica.